Okej. Okay. Papier, kamienożyce. 3, 2, raz. Zaczyna GRB. Wylosuj sobie temat. Pierwszy z brzegu, poproszę. Śniadanie w McDonald's. Dobra. Dajcie mi beat. Cieszymy się, że się zgadzasz. Yo! A! Raz, dwa, trzy, gryby! Na początku masz przejebane ziomal, bo codziennie jadasz śniadanie w McDonald's. A! I nie wyglądasz dobrze, jak będziesz jadł hamburgery, to kurwa nie urośniesz! Ej chłopcze, powiem, to jest straszne, jak frytkę wcinasz sobie w swoją paczkę. Ej, ja daję rapu dobrą dawkę, a ty zalej sobie wcinaj w McDonaldzie. Powiem tobie, GRB jest zły. Ty jesz McDonald's, co ja jem w KFC. Powiem ci, co na ten temat do powiedzenia mam. Zabiłem twój plan. Jestem GRB, który tutaj szybko gada. Twój styl to wada, a mój ostry jest jak szpada. Będę gadał, nadal dalej będę nadawał, bo robię dobry flow. Dawaj, yo! Yo, yo, yo! Jestem GRB, dzisiaj ciebie rozerwę i szybko ciebie zjem, jak w McDonaldzie burgera, man! Okej, okay, to był GRB. Sosen, losuj temacik. Numer. Od 38 do 89. 45. 45, czterej koszerni i pies. Ohoho, czterej koszerni i pies. Da. Yo. Przy tym typie koszernych może być razy trzy, a ten grubas nie je w KFC, on je psy. Jestem takim ziomem, nie dość, że je psy, to jeszcze te surowe, okej. Okay. I widzicie, on jest gruby i pancerny, bo zjadł psa i czterech koszernych. Ha, i widzicie, tak tutaj bywa, jest tak gruby, że je zjadł i później je wyżygał, ziomuś, tyle, cześć. Wiesz co? Nie. Bebek, chcesz go podnieść, widzicie? Ziomek macha do mnie takim ruchem. Nie, stary, nie musisz wymachiwać swoim brzuchem. Nie musisz wymachiwać brzuchem, to wiem. Bo potrzebne ci są koszulki, cztery razy koszerne XL. I okej, okay, nie jestem durny, jesteś gruby, spasiony i jurny. Jesteś jurny, okej, okay, wow, brawo. Nie ma co bić, ta choroba jest sprawą. I widzicie, mogę teraz tak popłynąć. Nie bijcie mu brawa, bo choroba to otyłość. Choroba to otyłość. I okej, okay, powiem ci, ziomek. Nie wiem nawet, co ty masz w tej głowie. Koniec. Okej. Okay. Dwa razy po 30, bez tematu. GRB. A, posłuchaj mnie tu, głupku. W głowie mam trochę mózgu. A u ciebie powiem, to jest chyba jakiś żart. No bo twojego mózgu po prostu jest tu brak. Twój rap to żart. Masz tutaj fart. Chcesz ze mną wygrać? Nie, rozjebię ci ja. Powiem tobie, panie, ten rap to jest wyzwanie. Jesteś tutaj na pierwszym planie, dam ci ranie na kolanie. Panie, będę miał tu w kurwę panek, bo moje rymy są po prostu rozjebane. Ja mam dobry flow, ja mam dobry fame. No i nie wiesz, że ja rozjebał cię GRB. Który wiesz czym, to się je, wierz mi. A ty masz ciemnione opowieści. GRB, tekścik, ten tu rzuca. Uważaj, no bo umrzesz na płuca. A, i boli ciebie głowa. Potem wysiądzie, tobie wątroba. Ha, i na tym polega ta gra. Jedno moje płuco jest jak jego dwa. Jak jego dwa. I okej, to jest opcją gęstą. Nie zabrałem mózgu, bo wiem, że lubisz mięso. I widzicie, sprawdzaj tutaj brat. Jak ktoś zabrał ze sobą mózg, to on już pewnie i tak go zjadł. I widzicie, tak jak sypię w typa jak grochem. Faktycznie masz mózgu, ale trochę. Tak to pływam, a tego mózgu nie jest trochę, jest odrobina. I widzicie, tak, nie będę się trudził. On ma mniej wersów niż jest tutaj ludzi. Miana. Szybko rzucam ciebie w kanał, bo każdy twój wers to banał. Widzę, że jara cię Hanna Montana. Tak to widzę, jara ciebie Justin Bieber. Ja reprezentuję wysoką, ty niską ligę. Ja pokazuję w tym rapie czyste życie. A ty co najwyżej możesz, możesz bić się ze mną tu na noże, bo na hardcore dzisiaj tobie wersy włożę. Ciebie szybko położę, słuchaj mnie tu chłopie. Mam ten flow, który ciebie kopie szybko. No bo chodzi o hip-hop, no to jesteś dziwką. Ej, no i chujowa jest bania. Leć pod latarnię. Tania! Tak,
On dla mnie jest zerem, nie jara Biber, a on chciał jarać z Biberem. Ha! I mogę teraz tak popłynąć. I ten dureń dla Bibera kupił piwo. Kupił piwo, kupił ziomem, kupił dla dzieciaka piwo. Zawinęli go na dołek, zawinęli go na dołek. Sprawdź, jasne, i słuchaj, i co będzie teraz z twoim sadłem. Ha! I widzicie, słuchajcie, to nie jest opcją trudną. Jak siedział na dołku, to mógł schudnąć, mógł schudnąć. I to nie jest żadna przeszkoda, bo na dołku było tylko dla niego woda. Koniec. Okej, okay, a w tej walce kto waszym zdaniem był lepszy? GRB? Czy Sosen? Jeszcze raz, na razie było równo. GRB? Czy Sosen? Ja bym zapytał jeszcze raz. No, chyba GRB? Jeszcze raz. Zdecydujcie się, GRB? Czy Sosen? Nie, mi to wygląda na dogrywkę, a tobie? Chyba tak. To może tak. Dogrywka? Kto jest za dogrywką? Okej, okay, zróbmy no dogrywkę. Dobra. Zamiana kolejności dwa razy po 30, znaczy każdy po 30 sekund na temat, może... który wymyśli mu przeciwnik. No. O, okej, okay, no dobra. Ja to... zaczynam pewnie, tak? Tak. To GRB wymyśla temat. Janis Joplin. Co? Janis Joplin. Dobra. Yo. Ta. Ho. Ta, ta. Prowadzę teraz grubasa do ziemi. Po co krzyczycie, jak on tylko se pleni? Okej, teraz walne to jest szybkie. Jego ziomki wymusiły specjalnie dogrywkę. I widzisz, teraz tak sprawdzaj ziomuś. Zabieraj tą całą swą kołpanię do domu. I okej, widzicie, sprawdźcie ziomy. I tak jesteś cięższy niż wszyscy oni. Ha, i widzicie, ja mam tu przewagę. On jest cięższy, nawet jakby się go rzuciło na wagę. Koniec. Daj temat. Teraz co sobie myślę na temat? Adenozynotrójfosforan. Jaki? Jaki? Adenozynotrójfosforan. Aha! Aha! Wygram z tobą, nie pytaj mnie dlaczego, bo brakuje tobie tego jednego składnika chemicznego. Jestem GRB, który się wbija. Powiem jak bakterie, szybko cię zabijam. Jasne, powiem tobie chłopcze z Foxio. Żeby zobaczyć twój pan, trzeba mieć mikroskop. Yo, ja teraz rapuję tu polsko. Będę rapował nocną za władnę Polską. A ty co, możesz mi najwyżej lizać. Możesz mi najwyżej lizać. Ja będę słynny jak obraz Mona Lisa. Ty co najwyżej będziesz chuje chwytać. Jestem gruby Tony, czytaj G do R do B, który ciebie na freestyle'u teraz zje! Koniec. I kto był lepszy w tej dogrywce? Według kolejności startowej, Sosen? Czy GRB? Sosen? Czy GRB? GRB wygrywa tą bitwę! I mamy pierwszą sensację dzisiaj, można powiedzieć. GRB wygrywa tę bitwę.